zaawansowane funkcje programu, rozbudowywanie interfejsu użytkownika. Aby rozbudować interfejs użytkownika o narzędzia, które w obecnej wersji programu nie są widoczne w głównych paskach, należy dojechać kursorem myszki do szarego pola znajdującego się w górnej części programu, następnie użyć prawego przycisku myszy, wybrać opcję dostosuj interfejs użytkownika. Następnie odszukujemy pozycję iCut, rozwijamy ją, przełączamy się na paski narzędzi, prawym przyciskiem myszy wybieramy wstaw pasek narzędzi. Nazywamy pasek, potwierdzamy przyciskiem OK. Poniżej znajdują się funkcje, z których możemy skorzystać, tworząc własne narzędzie. Wpisuję początek nazwy narzędzia. Zaznaczam pozycję, przeciągam lewym przyciskiem myszy we właściwe miejsce. Funkcja została dodana. Wpisuję następne hasło. Tak jak przed chwilą, przeciągam kolejną funkcję. W ten sposób możemy rozbudowywać narzędzia, które będą przydatne podczas rysowania nietypowych obiektów. Jeżeli chcielibyśmy rozdzielić tematycznie narzędzia, wystarczy dojechać do pozycji będącej na granicy, prawym przyciskiem myszy wybrać wstaw rozdzielacz. Pasek należy zastosować przyciskiem zastosuj, potwierdzić OK. Został on umieszczony w górnej części programu. Możemy go przesunąć na koniec listy. I po ponownym dojechaniu do szarego pola na górze, pod prawym przyciskiem myszy, wystarczy odszukać pokaż pasek narzędzi. Na liście pojawia się nasz pasek. Dziękuję za uwagę.